Wiecie, co ja lubię robić? Ja lubię obserwować ludzi w grupie. Ludzie w grupie są totalnie śmieszni. Myślą jak stado, wyłącza im się mózg. Na przykład, kiedyś w Krakowie jechałam w tramwaju i tramwaj się zepsuł. Więc ludzie z zepsutego tramwaju zaczęli wysiadać i wsiadali do działającego tramwaju, który stał za nim. Siema, mieliście kiedyś jakieś zwierzę, jak byliście mali? Ja miałam chomika, a właściwie dwa. Pamiętam, że poszłam z mamą do sklepu zoologicznego i pan doradził, że lepiej kupić dwa, bo im raźniej w życiu, lepiej im się żyje. No i oczywiście wielki pan ekspert wybiera płeć. Wybrał dwa samce. Po dwóch tygodniach ja patrzę, a w klatce jest 20 takich małych chomiczków. Zwierzyniec cały, no nie wiadomo co z tym robić. Wołam mamę, no nic, pakujemy tą klatkę, wracamy do sklepu na reklamację. A wielki pan ekspert patrzy na moją mamę i tak na pewniaczka mówi, widzi pani? Natura to zawsze znajdzie sposób. Wiecie, czym się różni pizza od twojej opinii na mój temat? Tym, że ja zamawiałam pizzę. Ej, lubicie pedałować? Ale przepraszam, w jakim kontekście, w jakim sensie? Co pani ma na myśli pedałować? Ja nie rozumiem takiego słowa. Pamiętacie, ale jak Louis Armstrong wylądował na Księżycu, to powiedział: to mały krok dla człowieka, ale duży krok dla ludzkości. Jak ja wylądowałabym na Księżycu, to bym powiedziała: ale faza, Księżyc. Wow. Nie, od tej wiosny to już na pewno biorę się za siebie. Ćwiczenia, zdrowa dieta, może nawet zapiszę się na siłownię. No i oczywiście codziennie poranna joga. Ej, ale przecież już jest kwiecień! A dzień dobry, co to Agnieszka taka niewyspana? No bo dzisiaj niedziela. No więc właśnie, powinnaś być wyspana. Nie, ja nigdy nie mogę spać w weekendy. Jestem w metrze. Ostatnio zdałam sobie sprawę, że nie wszyscy ludzie są tak odważni jak ja. Przykładowo mamy tutaj do czynienia z moją koleżanką, która upiera się, że nie będzie nagrywać ze mną musicali. Dlaczego nie? Nie, ja nie mogę, ja się wstydzę. Okej, spróbujmy ją dogonić. Chodź tutaj! Nagrywam musicali, chodź tutaj! Wracaj! Nagrywam! No widzicie? Nie da się, dzika! Cześć, zobaczyłam, że na Musical.ly jest nowy hashtag Spring Wardrobe, wiosenna szafa. Postanowiłam nagrać wideo do tego hashtagu, no i jak widać na załączonym obrazku, mamy Spring, ale nie mamy cholera jasna Wardrobe. No nic, wracam do domu nagrać jakieś poważne Musical.ly. Parkour! Mówisz po angielsku? Ja mam jedną koleżankę. Mandy? No. Can I see your face? No. Mandy, please, no. please. No. I would like to... Show me your face! No. I don't want to.
you so precious when you smile. 6. Wiecie co, mieszkam w Chinach i dzieje się tutaj całkiem sporo ciekawych rzeczy. Jako, że ostatnimi czasy ogląda mnie coraz więcej ludzi, to powiedzcie mi, co dokładnie chcielibyście zobaczyć z Chin na moim kanale na Musical.ly. Może jako początek pokażę jakieś sklepy. A co? Pokażę wam, jakie są owoce w Chinach. No bo co, mieszkam tutaj w końcu. Takie śmieszne kulki, co się je w całości nie obiera. To jest litchi. Winogronka, pomidorki, takie pomidorki w Chinach to owoc. Kiwi, to wszystko znacie, to znacie, jabłka znacie, arbuzy znacie. Pani sobie tutaj je lunch. Tej pani nie znacie, ja też jej nie znam. Oprócz tego jeszcze mamy tutaj melony. I to tyle. Czyli w efekcie w Chinach są takie same owoce jak w Polsce. Teraz wam pokażę sklep w Chinach. To jest taki gąciarz w wersji Musical.ly. Pieczywo, proszę bardzo. Orzeszki, różnego rodzaju przekąski. Alkohole, chipsy, ciasteczka, gumy do rzucia. Pan tutaj sprzedaje, nihao. Jedzenie ciepłe, proszę bardzo. Picie zimne, różnego rodzaju smakołyki. Jedzenie, dużo jedzenia, jogurty, soki i herbaty, lody. Te lody są takie drogie. Dobra, pozdrawiam.